Dzień dobry ludzie, ja jestem Pixel, a to jest, można powiedzieć, bardzo dziwny film, bo Tate Multimedia właśnie, dosłownie, parę godzin temu, nie właśnie, dobra, kłamię troszeczkę, ale tak trzeba czasem kłamać, everybody lies. Zapowiedziało nowego Kangurka Kao. Co ja jestem... to jest... masakrycznie dziwne uczucie. Biorąc pod uwagę, że technicznie jestem za to choć ciupkę odpowiedzialny. Oczywiście dziękuję wszystkim jacy... ci, którzy brali udział w... rozgłośnieniu akcji, czyli na przykład Uncle Bruwa rozgłośnił akcję... Eleven nawet... rozgłośnił akcję i po prostu jestem niezmiernie wdzięczny, że wszyscy właśnie jakoś choć trochę rozgłośnili to. I udało nam się wiele rzeczy osiągnąć. No ja właśnie rok temu na Dzień Dziecka udało nam się wydać Kangurka Kao 2, rundę drugą na Steamie i obecnie jest za darmo, więc polecam ci, którzy są zainteresowani sobie zgarnąć, jeśli już tego nie zgarnęliście. A teraz jeszcze nowego Kao. I jeszcze nie wiemy, kiedy wyjdzie. Wydaje mi się, że to będzie reboot, co szczerze powiedziawszy według mnie jest najlepszą opcją dla Kao. Ale nowy Kao wychodzi w 2020. Znaczy nie znamy daty premiery. Wydaje mi się, że to będzie pewnie 2020, początek 2021, coś w tym stylu. Ale wow. To jest niesamowite. Jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo. Oczywiście nie zamykam konta, żeby nie było. Nie zamykam konta. Dziękuję wszystkim bardzo za wszystko i mam nadzieję, że dalej będę rozwijał to wszystko. I to jest moja mała taka takie wyjście z cieniów, bo matury teraz są oczywiście, ale czułem potrzebę, że trzeba jednak o tym nagrać film i powiedzieć coś. Więc to tyle. Pa, pa.